Okej, hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 37 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro Exodus. No i moi drodzy, kontynuujmy. Aha, czyli wejście na stację teoretycznie jest w miarę bliską, to ruszajmy, bo niestety, ale no... No kurde, bo tu, jak pamiętacie, jest ogromne promieniowanie w tym Nowosybirsku i jak zostaniemy zbyt długo na powierzchni, no to po prostu, no, umrzemy najprawdopodobniej. Także, no, trzeba się z tym też pilnować i jak najszybciej się poruszać do przodu. Ale ten śnieg faktycznie mega jest głęboki, zobaczcie. Te protezy młynarza całe aż tam są w śniegu tak naprawdę. Ale etap jest niesamowicie klimatyczny, serio. No kurde, na śniegu jest po pas, dosłownie. Jak tu szybko iść właściwie? To jest dobre pytanie. Możemy ewentualnie na mapie podejrzeć nasz cel? Możemy, no teoretycznie jaka mapa ładna w ogóle. No teoretycznie jesteśmy mega blisko tego wejścia. Tylko no coś go nie widać. Dobra, przez ten najgłębszy śnieg chyba udało nam się przedrzeć, na całe szczęście. O, chyba to mamy. Okej. O, shit! No, żebym się tu nie zabił. No dobra, jest to sensowny pomysł. O kurde, albo i nie. O, shit. Młynarz, jak tam? Dobra, jest, na szczęście. We're finally here. Let's find a way to the city center. No ale tak, bo przecież że przez 100 metrów musimy znaleźć drogę do centrum. No i teoretycznie tam powinno być lekarstwo. Got any ideas on how we get into that tunnel? Mam rozumieć, że ja mam coś wymyślać? Wiesz co, młynarz, no ja nie mam zbytnio pomysłu. Możemy ewentualnie lód wysadzić się bełtami wybuchowymi. Których nie mam, no sobie chyba żartujecie. Nie zrobiłem wybuchowych bełtów, serio? No to pozdrawiam. Ej, co ja mam z tym zrobić? Chyba, że młynarz coś tu zdziała? Nie wiem. A, okej. Okay. Ja już myślałem, że będzie trzeba, wiecie, lód wysadzić czy coś. Dobra, włączmy sobie. Z latarką będzie klimatyczny. Let's move on and keep your eyes peeled. These guys can't hurt us, but the survivors might. We need to get to the Lenin Square station. The institute is a stone throw from there. The metro isn't very deep here. And with the radiation so high, the locals probably didn't last long. It's a bit safer down here, though we've already taken at least triple the norm up there. The tunnels. This is just like back home. We're in our element here. No tyle dobrze, że faktycznie możemy się tu poczuć trochę, powiedzmy, swobodniej niż na powierzchni. Znamy takie klimaty, więc... Znów jesteśmy w swoim żywiole, w metrze. Teraz trzeba tylko dotrzeć na stację plac Lenina. Okej. Kurde, wyszliśmy z jednego metra, żeby na końcu gry wejść w drugie. No ciekawe. Ciekawa perspektywa. Młynarz, ty zdjąłeś maskę? Zdjął. Mutants again. Going to have a go at us. Let them try, I say. Dobra, na razie może będę kuszę trzymał wyjętą, tylko czekajcie, zmienimy sobie rodzaj bełtów. Ale klimatycznie to metro, nie powiem. Takie... dosyć podobne do Moskwy. Tędy. Najprościej. Oh shit! This!
Are you okay? Good. To jest jakiś chyba nowy rodzaj mutanta w ogóle. No kurde, nie, żarty jakieś. Halo, kurde, moment, się nie da ruszyć. Dobra. Nie, no już jedna apteczka się pójdzie walić. Może lepiej z tego rewolwera strzelać? Już sam nie wiem. O, bez kitu lepiej działa. Aj, shit. Przelodujmy. Młynarz, trzymaj się, już idę. Dobra. Ej, no ale to cholerstwo jest strasznie ciężko trafić, wam powiem. Szybkie są skubane. Może lepiej z kuszy walić? Już nie wiem. No mam nadzieję. Coś tu leży może? Tu nawet nie mogę przejść. Myślałem, że to beczka wybuchowa, ale chyba nie. Dobra. To prowadź, młynarz, lecimy. Ale czuję się normalnie jak w poprzednich dwóch częściach. Podoba mi się to. Taki mały powrót do właśnie tego klimatu. Zobaczmy, jakieś zapasy się przydadzą. So much dust. Abandoned a long time ago. Look around here, Artyom. You might find something useful. No to co mnie interesuje, to ta taśma do odtworzenia. Zobaczmy. Mikhail, Fedorov from the Section 20 here. Look, our filters are complete trash. And on Sibirskaya, they were replaced this autumn. Could you let my kids stay at your station? People from their school are there too. I can't, Nikitich. The military are in charge here now. They don't let anyone in. But don't worry, they're going to start handing the radio protector out. Am I supposed to give that green shit to my kids? Don't give me that. The green stuff is better than any filters you could get. As I said, don't worry. You'll just have to take it for a couple of months until the situation gets better. Anyhow, let's talk about this later. Okay, let's do that. Good. No to sytuacja się chyba nie polepszyła. Radio protector the military issued. And then their stores ran dry. But the radiation was still there. And that was it. Fajnie, że możemy też komentarz młynarza o tej taśmie usłyszeć. Myślałem, że on raczej nie zwrócił uwagi na to, że ją posłuchaliśmy, a jednak zwrócił, także fajnie. Dobra, możemy jakiś prądzik włączyć, także to zróbmy. Zawsze trochę światło się przyda. Bo rozumiem, że nic więcej tutaj chyba nie znajdziemy, co nie? Nie ma tu nic poza tym. Dobra. Watch out! It's all rotten! Don't fall in! Wiesz co, młynarz, znając szczęście Artemo. The bridge is down. There are usually two levels in such collectors. Let's try to get through down there. Dobra. No, ładuję sobie latarkę sobie, póki mam chwilę. Wiesz, że dopiero ładowałem, ale... Ale poziomu latarki nigdy za wiele. Dobra, grzybki pozbieramy. Nie wiem w sumie, na co te chemikaliami się przydadzą. Skoro jest to już końcówka gry, no ale... No ja nie wiem, mam wątpliwości. Wiecie co, wolałbym do tej wody nie wchodzić, ale... Chyba nie mamy wyjścia tak naprawdę. Dawaj, młynarz, szybciej, szybciej, bo tu lepiej się przeprawić w jak najszybszym tempie, bo zaraz wyskoczy nas jakaś dzika krewetka i tyle będzie. Albo coś jeszcze gorszego. O fuj! Jakieś dziwne, wiszące cosie. Trochę mi się to z tym scha... Co ty, młynarz, nie powiesz? Trochę mi się to kojarzy z takimi stworami z Half-Life'a, ale nie wiem, czy graliście. Ale w Half-Life'ie były takie stwory, co was wciągały. Właśnie były na suficie i was wciągały językiem i później was pożerały żywcem. I były strasznie irytujące. Tak przy okazji. Half-Life'a musimy zagrać kiedyś też.
A myślałem, że to zwłoki jakieś, to pewnie tam nawet nie ma co szukać, bo to beczka jakaś. We could get out here. A coś się boję, że tu zaraz coś się stanie, bo to tak... No tak, zaraz się wydostaniemy, będzie dobrze i zawsze wtedy coś się dzieje. Chociaż tym razem gra mnie pozytywnie zaskoczyło. And here are the locals. Reminds one of that execution pit in Moscow, doesn't it? No, podobnie dosyć. 8,000 kilometers later, and we're at an execution pit again. I wonder if they were called spies too. No, czyli właściwie w samym funkcjonowaniu tych metro? Nie wiem, jak to się odmienia w liczbie mnogiej. Za wiele się nie zmieniło. Zapis radiogramu. Do dowódca jednostki szybkiego reagowania Speckomu, podpułkownik Chlebnikow. Niniejszym nakazuje się dostarczenie pojmanych buntowników do Departamentu Specjalnego i natychmiastowe wycofanie się celem zajęcia pozycji obronnych na stacji Sibirskaja. Przewodniczący Speckomu, generał broni Winogradów. Okej. Okay. Śmieszne nazwisko. Jakiś chlebak, jakiś kurde. A, tędy nie przejdę. Jakiś winogron CET. O, tam jakiś znak był. Halo? Czy to było? Coś to było napisane. Czy mi się zdawało? O, tutaj chyba. Znak mordercy. Nie wygląda to najlepiej. These people died a year ago at most. There might still be survivors. Stay at the ready. Młynarz nie powiedziałbym, że ktoś tu mógł ocaleć, no kurde. Watch out! O, shit. Doesn't seem like a war at all. No, może się będziemy mieli okazję dowiedzieć, co tu się właściwie wydarzyło. To było ciekawe, jakbyśmy się dowiedzieli czegoś więcej o tej stacji. Czemu tych ludzi uznano za morderców? I don't like these supports. The whole thing could collapse at any moment. Let's go. Look at this dust. No ale i tak musimy tam iść, nie ma wyjścia. Let's go. To jest dość solidnie według ciebie. Chłopie, tam, patrzcie, tam kurzu leci cały czas. No. Ta, dość solidnie, młynarz. Ty się chyba z Wackiem na mózgi pozamieniałeś. No ale dobra, żyjemy. We're in a station's outskirts. Wait, I'll pop a flare. Damn. This was war after all. No, czyli oni też mieli wojnę. Tylko pytanie, czy to była wojna między sobą? No chyba tak, no na to wygląda. Jakieś dwie stacje się naparzały. Tak jak u nas. They'd been defending with these armored trolleys, and when those were taken out, they blew the tunnel up. The reinforcements never arrived. Let's go to this station. We might find something out there. Ah, our old pal, Nadushka. A full-blown siege. The defenders were protecting the station entrance. There were quite a few survivors here. Until they killed each other off. Looks like that lie in Moscow did work after all. What is better, I wonder? Life built on a lie? Or death born out of truth? What? I feel strange. Jak dziwnie, że są jakieś halucynacje, tak jak były u nas w Moskwie? Nie wiem, na razie na Artema nic nie działa, no. Zobaczymy, może młynarz już jakichś dziwnych halucynacji dostał. Wiecie, że w metrze to w sumie trochę dziwnie wszystko działa. No właśnie, no nie, no my na razie chyba nie. No młynarz, trzymaj się tam, w sensie, żeby tam, nie, żebyś nie odpłynął za bardzo. Te różne wizje swoje. Dobra, kiedy my właściwie się z tego wagonu wydostaniemy? Tutaj jest chyba wyjście. Masz coś przy sobie, gościu? Nie, niekoniecznie. Ale te filtry faktycznie mieli jakieś dziwne, spójrzcie. W
Że to wygląda jak jakieś sito, a nie film. Aj no, to wygląda zupełnie jak w Last Light'cie, naprawdę. Coś to było słychać, czy mi się wydawało. Jakby jakiś potwór, czy coś? Młynarz? Okej, kusza na nich w miarę dobrze działa, widzę, tylko... Trzeba celnie, no właśnie. Kurde, Artem, ładuj tę kuszę. Dobra. Ale kusza działa dobrze, bez kitu. A jeszcze możemy do niej zbierać bełty, także dobrze, że ją wziąłem. Nie marnujmy amunicji do innych broni. Ej, kurde. Reload, reload, szybciej, szybciej. Dawaj, Artem, ładuj. Dobra. Ale kusza, serio jest OP, zostawiamy ją. Tylko już trochę bełtów niestety mi uciekło. No trochę to tak wyglądało. At least we're alive. Let's open that gate. Give me a hand, Artyom. Come on. Nieźle się korba zasiedziała. Właściwie pokrętu. Whatever. Dobra, ale dobrze, że naprawdę tą kuszę wziąłem. Myślałem, że ona się okaże taka ciotowata trochę, a w sumie przydała się. As far as I understand, this is Sibirskaya, a line transfer station. No spokojnie, młynarz, idź, idź. Nic się tu nie dzieje. A w sumie może Artem jest trochę bardziej odporny na to promieniowanie, bo wiecie, kiedy on tak wychodził na powierzchnię w Moskwie i szukał tego sygnału z radia, no to może on jakoś się bardziej uodpornił na te dawki promieniowania, dlatego nic mu nie jest. A młynarz mimo wszystko nie wychodził aż tyle, więc może na niego mniejsza dawka nawet działa o wiele bardziej niż na Artema na przykład. Może mieć sens w sumie. Zobaczę, mogę tu wejść? O, mogę. Tylko pytanie, czy ja tędy mam iść, czekajcie. Tak, ja tu mam iść. Coś tu leży może interesującego? Taka totalnie martwa... Jakiś znak to był. Oskom, okej. Możesz nie iść tak powoli, spokojnie, tu się nic nie dzieje. Jemu jest coś. Ewidentnie. On ma jakieś ciągle halucynacje. Założę się. No zobacz, jak on idzie. Ej, młynarz! Dobra, wiesz co? Może ja pójdę za ciebie pierwszy. Bo widzę, żeś niepewnie się czujesz trochę. Ten komp wygląda trochę jak Commodore 64. Tylko brakuje mi tam kilku rzeczy. Tutaj coś może znajdziemy? A w zasadzie tu za wiele nie ma, jakieś centrum łączności to chyba było? Czy jak na przykład monitoring metra może? Coś takiego? Co my tu mamy? No, szukam, szukam. Okej, naboje jest zawsze spoko, co prawda jeden, ale... Nawet, że w sumie jeden nabój nawet jest dużo wart. O, dzienniczek, zobaczmy. Podarty raport do dowódca jednostki szybkiego reagowania speckom, podpułkownik Chlebnikow. W odpowiedzi na pańską prośbę numer 132-17a niniejszym donoszę, co następuje. Podczas przesłuchania zatrzymani twierdzili, że głównym powodem ich udziału w zamieszkach było ogólne niezadowolenie z ich sytuacji ekonomicznej i społecznej, cytuję. Zachorowujemy się w zapyziałych tunelach, a wy skurwiele żyjecie sobie na dole jak ludzie. Z 10 lat nie miałem mięsa w ustach, mimo że hoduję świnie na farmie. Dostajemy jakieś nędzne dawki zielonego środka raz na miesiąc, czyli w chuj mało, a wy skurwysyny macie tego na pęczki. Ostatecznie jednak do udziału w zamieszkach pchnął ich, jak to ujął lider grupy, rzekomy spisek dowództwa speckomu. Myślicie, że jak my rozmontujemy auto na tym zadupiu, to gówno wiemy? Grubo się mylicie.
Wiemy o wszystkim. Grube ryby z komitetu, przywódcy speckomu, szykują się do ucieczki z miasta jak szczury z tonącego okrętu, dlatego gromadzą cały zielony środek. A może nie? Zostawicie nas tu na śmierć. Już zimą o tym wiedzieliśmy, niby po co zabrali połowę naszych chłopaków, żeby oczyścili tory. Skąd rozkaz, żeby uruchomić diesla? Stał tu od wieków, mieliśmy zamiar go rozmontować, a teraz każecie nam go naprawić. Jesteśmy mądrzejsi niż wam się wydaje. Po przesłuchaniu buntownicy bezsprzecznie winni sabotażu zostali przekazani sprzątaczom zgodnie ze standardowymi procedurami. Śledczy Departamentu Specjalnego Speckomu... Pierje Pletcznik. Jeny te rosyjskie nazwisko. Dobra. No okej, no poza tą notką... i przez tę wentylację pewnie przejdziemy dalej. Kurde, młynarz, ruszałbyś się trochę szybciej. Ja wiem, że ty już jesteś stary, ale... Znaczy, no w sumie nie aż taki stary, on może mieć 50 lat. Tak obstawiam. Jeszcze w kwiecie wieku, trzymaj się. Alright, if we move forward from here, we should get into the ventilation tunnel. And from there, to the next track tunnel. Może by tego nie dotykać, tak? No rozumiem, ale... No na co ci chodzi? To jest tylko wiadro. O kurde. No nie wierzę, że ktoś tu żyje. Jeszcze dziecko. What the hell? Ej, to mnie zaskoczyło mega. Patrzcie, patrzcie, skubany. Jeszcze pułapki na nas normalnie zostawia. No kurde, chodź, to przecież się nie skrzywdzimy, ej. Poczekaj. Czemu on tak ucieka panicznie? Na szczęście bramy nie mógł zamknąć. No lecimy, lecimy. Kurde, nawet durną puszką w nas rzucił. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ej, no poczekaj. O co temu dzieciakowi chodzi? Ale w ogóle, jakim cudem on przeżył, mnie to zastanawia. Przecież tu nikogo nie ma, to jest martwe miasto, tak jak, no, mówi tytuł poziomu. Więc skąd się to kurde wziął? Mam nadzieję, że tam z młynarzem wszystko w porządku. Ja nie wiem. He didn't run through here, I've noticed. Check that side out, I'll have a look here. Okej. No ale jest to giga dziwne. We just want to talk. No właśnie. Tędy nie przejdę, rozumiem, okej. No my chcemy tylko pogadać na zwyczajnym świecie. Zaraz będzie jak w God of War'ze. Read it, boy. No bez kitu, gdzie on mógł pójść? Ej, come on, no gdzie on jest? Nie, no tutaj raczej nie. Ej, no bez jajec. Tędy? Tutaj coś? Noż, co za... Martian. Stop! Where do you think you're going? Finally, why did you run? Come on, speak up, soldier. Identify yourself. Private Kryl Klebnikov, Oskar, Rapid Response Unit. And you won't get another word for me, so you can kill me now. We mean no harm to anyone. Just take us to your commanding officer. What do you mean you mean no harm? I'm from Oskom! Aren't you with them? Them? I don't know who you mean by that. But if they kill children, we're definitely against them. So, you can take us to your commander. Why do you want to see him?
We're on an important mission, details of which may only be disclosed to ranking officers. You just have to take us to them. Besides, you don't really have much choice. All right. No monkey business, mind you. This way! The station's nearby! Okej, powiem wam, to jest największe zaskoczenie chyba, jakie doznałem w tej grze. Wish? It's Prospect, of course! Just one section to the Institute. We're close, Artyom. Wait! All clear! Come on. Ale skąd tu dziecko w ogóle? I też mówisz, że jakieś... But why do you need the Institute? You are persistent. We're on a mission, but that's all I can tell. Mission to the Institute? But there's no more green stuff left there. Green stuff? What's that? You don't know? Wait, which station are you from? Powiemy mu? Artyom is from the exhibition, and I'm from police. Huh? Where is that? It's in Moscow, soldier. Wait. Fuck. Jakże mi się wystraszyłem. Give me a booster! Please! Mam nadzieję, że on nam tylko nie ucieknie. No kurczę, i tak już w sumie nie mam bełtów, więc nie będę jej używać. Polecimy sobie z tymi broniami, które mam. Pięknie. Naprawdę ciężko jest trafić te potwory. A co tam młynarz masz? Coś rzucił czy co? Nie no, chyba nie. Dobra, młynarz go zdjął na szczęście. Opa, ja nie pamiętam, jak się na klawisze logi klika granaty. Ale trudno. Damy jakoś radę sobie bez tego. Dobra, z nabojów to jeszcze powinno styknąć chyba. Jak my się przedzieramy? Kto się przedziera? Kurde, jak tak będę malować amunicję, to średnio. Ale powiem wam, ciężko trafić te potwory, serio, są strasznie szybkie. Siad. Podleczmy się, bo już sobie ducho nam wali jak porąbane. Jeszcze coś, czy tyle? Look at them run! Just like old times! No, a dzieciak nam pewnie uciekł. And we're done here. Private Klebnikov! You can come out now! Hey! Where did you go? No, oczywiście. Did he just run? How are we supposed to find him now? We shouldn't have taken eyes off him. I'm here! He's alive! It was only a couple of mutants. Are you really from Moscow? We are. I'm Colonel Miller, leader of a special task force. Artyom here is one of my subordinates. We came from Moscow on a train. Wow, this is cool. Wait a second, I'll open the gate. No dobra, moi drodzy, ale myślę, że będziemy sobie już tą podróż przez to metro z Kirillem, kimkolwiek on by nie był, nie wiem, jakieś to dziwne strasznie jest, ale no zobaczymy jeszcze, może faktycznie więcej osób tu przeżyło. Ale tak czy siak, moi drodzy, tą podróż po tej stacji będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Na razie!